Witam moi drodzy w odcinku trzecim. W tym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o szkole, w której uczę się tego marketingu internetowego, tego systemu zarabiania online, a właściwie tego, czego zdołałem się nauczyć w ciągu tych 8 miesięcy i jaką mam wizję na przyszłość, więc zapraszam. Popatrzcie, to jest moja druga stronka internetowa. Gdzie postanowiłem być affiliate marketerem dla szkoły, w której uczę się tego wszystkiego, bo po prostu stwierdziłem, że mi pomogli, podoba mi się to, co robię i widzę w tym potencjał i to tyle. Tą stronkę zbudowałem sam, tak samo jak w drugim odcinku pokazywałem stronkę Autotuning Pro, którą też zbudowałem sam, gdzie podrzuciłem tutaj linki swoje własne afiliacyjne pod reklamy z boku, oprócz właściwie GoPro kamerek jeszcze, ale zdobędę ten link. No i z tej strony znowu przekierowuję się swoją reklamą na swoją pierwszą stronkę internetową zarabiaj z laptopa.com. Popatrzcie, w dużym skrócie po zapisaniu się do szkoły macie dostęp do 7 modułów szkoleniowych. Jest to złożony proces, długotrwały. Trzeba go przejść. Po lewej stronie macie różnego typu narzędzia. Do tego macie dostęp do platformy Mentors, nad którą pracowali przez kilka lat. W tym momencie w systemie beta została uruchomiona niedawno. Nie ma tutaj żadnego hejtu. Można zadawać pytania, można tutaj dołączyć do różnego rodzaju challenge, można się uczyć, rozwijać razem i jest to bardzo ciekawe. Mamy tutaj też dostęp do systemu DBL, w którym buduje się swoje strony internetowe, kupuje się domeny. To wiąże się również z jakąś niewielką opłatą miesięczną. Trzeba sobie też to sprawdzić właśnie podczas tego 30-dniowego trialu. Warto po prostu sobie wszystko rozkminić i zastanowić się nad tym. Oprócz tego macie dostęp do LinkedIn Learning, gdyż posiadają jakieś partnerstwo właśnie z LinkedIn Learning, dlatego macie też dostęp do wielu szkoleń, do 10 tysięcy szkoleń. I warto się rozeznać. Są tu różnego rodzaju treningi, szkolenia, jest to naprawdę złożony, fajny system, z którym się po prostu trzeba zapoznać i tyle. Ja pokażę Wam tutaj na przykład mój profil. Dołączyłem do jednego z challenge'y. Postanowiłem, że jednym z takich moich micro commitments, czyli z takich rzeczy, które będę codziennie robił, tworzył, to będą filmy. Będę codziennie nagrywał krótki filmik i będę go codziennie edytował przez 30 dni. I to tak naprawdę otworzyło mi drogę do tego, co chciałbym robić. Chciałbym po prostu, kocham edytować, zawsze chciałem to robić i po prostu chcę mieć kanał na YouTubie i to będzie takim moim głównym celem. Więc ja tylko dzielę się tym, czego zdążyłem się nauczyć. Ale popatrzcie, przed challenge'em, po challenge'u już jednak tak troszeczkę jakoś wydaje mi się, człowiek zaczynał do tego wszystkiego podchodzić inaczej i to już są moje jak gdyby te zdjęcia profilowe, więc no coś się zmienia, coś się dzieje, idzie się do przodu i ja polecam, wydaje mi się, że warto się rozwijać i ma to sens, także tyle na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Rozwijajcie się, marzcie. Dążcie do realizacji swoich celów, pragnień i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w odcinku czwartym. Hej. Słuchajcie, trzeba się wywiązać. Robię bramę. Nigdy bramy nie robiłem. Kiedyś sobie zrobiłem przyczepkę, jak miałem kłada. Zobaczymy, jak pójdzie. Kąty w ogóle porobiłem, musiałem to pociąć znowu, ale dobrze jest. Co jest za sobą? Są skrzynki cztery. Podobają mi się dwie tylko kształtem, ale chyba chcę czerwoną. W Argosie.
właśnie mikrofon przed mi z Chin, taki większy. Halo, halo, halo. Słuchajcie, dzisiaj totalnie dziwny dzień. Jeden z motorów odmówił posłuszeństwa, coś z nim tam było nie tak. Jest odstawiony do mechanika. No i w ogóle jakiś taki rozbity dzień i wydaje mi się, że to jest jeden z tych dni, które wszyscy mamy. I po takich dniach zawsze przychodzą fajniejsze i tyle. Ciekawy jestem, jak ten mikrofon zadziała. Dzisiaj po prostu już nic nie robię, daję sobie spokój. Czasami w ogóle mam tak, że na dwa dni przestaję całkowicie w ogóle robić cokolwiek. Nie wiem, w wolnej chwili słucham muzy albo skupiam się na takich rzeczach, które lubię robić i tyle. Wydaje mi się, że taki reset jest też fajny, jakiś browara szarpnąć. Gate Custom Project. Sprawy słabej jakości, ale strzelać z tego nie będę. Hej kolego, co tam? Na dzisiaj robota skończona. Przychodzi tutaj na taki konik sąsiada.